Lidia coraz bardziej się martwi o syna. Widzi, że zaginięcie Dawida ma na niego zły wpływ i nie radzi sobie z tą sytuacją. Zdajesz sobie sprawę, że upijanie się nie rozwiąże żadnych problemów. Chociaż na chwilę chciałem o tym wszystkim zapomnieć. Synku, wiem, że ci ciężko, ale nie tędy droga. Mamo, daj mi teraz spokój z umaraniającą gadką, co? Nie możesz się obwiniać o zaginięcie Dawida. No, bo ty nic nie rozumiesz. Ja okłamałem policję. Co? No, nie powiedziałem im wszystkiego, co wiem. No, ale jak to? Czego im nie powiedziałeś? Dawid w tym roku przyjechał jakiś taki strasznie nakręcony. W kółko powtarzał, że chce zaszaleć. No wiesz, dziewczyny, alkohol, no i dragi. Narkotyki? Truł mi przez dwa dni, że na pewno mam kontakt do jakiegoś dealera. I żebym dał mu namiar. No i w końcu dałem. Matko, ale skąd ty w ogóle znasz jakichś dealerów? Mamo, wszyscy teraz znają dealerów. Moi znajomi czasem palą zioło, czy biorą amfę. Ty też? Czy to jest teraz naprawdę takie ważne? Dawid zaginął. A co jeżeli zadarł współświadkiem? Nie wiem, wziął towar od dealera i za niego nie zapłacił. Mamo, tacy ludzie naprawdę się nie patyczkują. Boże. A jeżeli policja dowie się, że ich okłamałem i że mam kontakty z dealerami, to naprawdę będę miał kłopoty. Za utrudnianie śledztwa można iść na parę lat do paki. Nikt się nie dowie. Ale jak to nie? Bo nic im nie powiesz. Dawid, jak się znajdzie, też miejmy nadzieję, że cię nie wyda. Siedzieć cicho i nie wychylać się. To w tej sytuacji najlepsza rada.